Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Brzesku znalazło się na liście 22 szkół z małopolskich, które na przestrzeni dwóch lat mają się stać szkołami modelowymi. Placówka ma być wyposażona w nowoczesne pomocy dydaktyczne i sprzęt cyfrowy. Umowę na finansowanie projektu, wycenionego na 90 tys. zł, przekazała Marta Malec-Lech z zarządu województwa, która odwiedziła szkołę wraz ze starostą Andrzejem Potępą. Goście oglądali szkolne studio telewizyjne i pracownię komputerową. Szkoła modelowa ma wykorzystywać elementy kształcenia metodą Steam. Polega ona na położeniu szczególnego nacisku w edukacji na nauki przyrodnicze, technologię, inżynierię, sztukę i matematykę. Zakłada także zwiększenie praktycznego wymiaru zdobywanych umiejętności. W praktyce oznacza to, że placówka zakupi kilkanaście laptopów, w tym dwa do pracy w środowisku wirtualnej rzeczywistości. Jak powiedział kronice dyrektor szkoły Ryszard Ostrowski, technologia informatyczna ma pozwolić na przykład, podczas lekcji biologii zaglądnąć do wnętrza człowieka. Powstanie także pracownia robotyki i druku 3D. Prócz rozwiązań cyfrowych w nauczaniu, modelowa szkoła ma stawiać na rozwój kompetencji przydatnych w czasach przemysłu 4.0. To pojęcie oznaczające integrację inteligentnych maszyn i systemów oraz wprowadzenie możliwości zmian służących zwiększeniu wydajności i elastycznych zmian asortymentu. Uczniowie mają się też uczyć, jak współpracować w zespołach projektowych i bezpiecznie korzystać z internetu. Również rodzice będą mogli skorzystać ze szkoleń i wpływać na kształt wspólnie tworzonej szkoły. Na zakończenie wizyty wicemarszałek wraz ze starostą zainaugurowali w Projekt strojenia brzeskiej choinki. Dodam, że do brzeskiego liceum chodzi obecnie blisko 480 uczniów, których uczy prawie 50 pedagogów. Jakość, gęstości i barwa to cechy, które decydują o zakupie bożonarodzeniowych drzewek. Z roku zainteresowanie zakupem żywych choinek pojawia się nieco wcześniej, systematycznie też rośnie zainteresowanie roślinami w donicach, które mają następnie trafić do ogrodów. Choinki możemy kupić na targowisku, przy marketach budowlanych lub wybrać się na prywatną plantację. Zakupy w lasach państwowych straciły na popularności. Leśnicy proponują bowiem drzewka tanie, ale niezbyt imponujące. Dlatego, jak sprawdziliśmy na terenie nadleśnictwa Brzesko, właściwie w tym roku nie można było ich kupić. Nigdzie. Drzewka pochodzą głównie z plantacji prywatnych, te sprzedawane na brzeskich targowiskach, jak deklarują handlowcy z powiatu bocheńskiego, ale też z biesiadek czy mokrzysk. Na narzędzie, głównie do dużych sieci handlowych, trafiają też choinki z zagranicy, na przykład Danii. Tam rębu drzew dokonuje się w połowie października. Przy zakupie można je rozpoznać po stanie igieł, które są mocno sfatygowane. Inną metodą jest dokładne obejrzenie pnia ściętego drzewa. Po kilku dniach jasne drewno nabiera nieco żółtawej barwy, a igły stają się słabiej związane z gałązkami. Rzadziej decydujemy się na świerki niż na droższą, za to znacznie trwalszą w warunkach domowych, jodłę. Warto być świadomym tego, że świerk będzie ładnie pachnieć w domu w przeciwieństwie do niemal bezwonnej jodły. Kaukaskiej. Za to jednak znacznie szybciej zacznie tracić zigły. Choinki są uprawą wieloletnią. Produkt handlowy można uzyskać po 6-10 latach. Po posadzeniu dwóch lub trzyletnich drzewek pochodzących ze szkółek plantatorzy muszą odchwaszczać teren, czasami także przycinać i formować rośliny, by ich wygląd był odpowiedni. Szybciej rosnące świerki są formowane dwa razy w roku jodła raz. Każde drzewko na plantacji powinno mieć do dyspozycji co najmniej metr kwadratowy powierzchni. Przesadzenie z doniczki do gruntu przeżywa tylko co trzecia jodła. Wynika to ze specyficznej budowy korzenia, który jest zazwyczaj. Długi. W tym roku handlowcy w niektórych punktach sprzedaży mówią o 20% wzroście cen w porównaniu do poprzednich świąt. Sami plantatorzy przekonują, że utrzymali ceny z poprzedniego roku. W rejonie Brzeska choinek z lasu ma być w przyszłości więcej. Nadleśniczy Paweł Dzięgielowski powiedział Kronice, że ma ambicje postawienia na uprawę tych roślin, żeby choć część bożonarodzeniowych drzewek nie pochodziło z prywatnych szkółek, chociażby po to, by przed świętami obdarować przedszkola czy inne instytucje publiczne. Instytucja ma widziwkową i sprawić, że powróci tu kojarzona z miejscowością przed laty Oranżada, powstaje centrum kulturalno-społeczno-gospodarcze. Obiekt ma być oddany do listopada przyszłego roku. Zlokalizowano go w miejscu starej orężadziarni, a później magazynów GSU przy parkingu Wiza Wi Kościoła z XV wieku. Na parterze znajdą się pomieszczenia na działalność gastronomiczną, usługową oraz handlową. Według zapowiedzi w części gastronomicznej można będzie się napić Oranżady. Na pierwszym piętrze będzie gminna biblioteka z możliwością organizacji imprez kulturalnych. W części poddasza przewidziano muzeum. To zainteresuje zapewne turystów, których w sezonie przybywa tu 4000 miesięcznie dzięki wieży widokowej na szpilówce. Eksponaty, które mają być tu pokazywane, znajdują się obecnie w bibliotece. Władze gminy zamierzają też nawiązać współpracę z miejscową parafią i eksponować w nowych pomieszczeniach część zbiorów muzeum parafialnego imienia księdza Jana Piechoty, filii Tarnowskiego Muzeum Diecezjalnego. W pozostałej części poddasza przewidziano pomieszczenia dla organizacji pozarządowych. Mają się tutaj odbywać m.in. spotkania klubu seniora Centrum wycenione na 6 milionów złotych ma być energooszczędne dzięki zastosowaniu pomp ciepła i kolektorów słonecznych. Blisko 5 milionów na ten cel pozyskano z funduszy unijnych, ponad 400 tysięcy z budżetu państwa. Rewitalizacja jest realizowana przy dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Ukazały się mapy i przewodniki po trasach rowerowych wyznaczonych w ramach projektu Point and Path przedgórzeńskiej Nadwiślańskiej trasy pętlami atrakcji turystycznych. Chodzi o poznawanie atrakcji regionu z perspektywy rowerowego siodełka. Temu ma służyć projekt, który realizują dwie lokalne grupy działania ze wschodniej Małopolski, stowarzyszenie kwartet na przedgórzu wraz z scenową wirtualnie wytyczyły kilkanaście pętli rowerowych. Prócz map i przewodników powstają także albumy. Na etapie testów jest aplikacja na smartfony zawierająca listę okolicznych atrakcji i pozwalająca. Po ich odwiedzeniu zdobywać punkty, które będą nagradzane rowerowymi strojami, bidonami, mapnikami czy właśnie przewodnikami. Działanie jest skierowane do różnych grup cykloturystów. Coś dla siebie znajdą zatem połykacze kilometrów poruszający się na szosówkach, jak i rodziny z dziećmi odbywające relaksacyjne wycieczki weekendowe. Ponieważ ruch rowerowy skupia się na ścieżkach wytyczonych wzdłuż Wisły, Raby czy Dunajca, projekt ma pokazać, że czasami warto z nich zjechać, by odwiedzić ciekawe miejsca, których nie brakuje w regionie. Nawet hasła projektu, że i własnym tempem, Slow Life, Slow Ride, pokazują, że promuje on także lokalne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze. Trasy obejmują spory obszar 11 gmin od Bochni na zachodzie, przez Brzesko, Dębno na południu, poradło na wschodzie i Nowe Brzesko, Koszyce, a nawet Kazimierze Wielką na północy. Więcej na temat poszczególnych wycieczek, ale też leżących przy nich pomników przyrody, zabytkowych budowli czy miejsc widokowych można przeczytać na facebookowym fanpage'u akcji pod hasłem Slow Life, Slow Ride. Działa także YouTubeowy kanał projektu. Powstają materiały wideo promujące poszczególne trasy. Publikowane będą również ślady nawigacyjne wycieczek, aby łatwiej było je pokonać samodzielnie na dwóch kółkach. Realizowane działania nie zakładają oznakowania pętli w terenie, a jedynie wytyczenie ich w rzeczywistości wirtualnej. Docelowo daje to możliwość wyboru poszczególnych elementów jednej trasy i łączenia jej z kolejną. Chodzi o to, by były one jak najdłużej atrakcyjne dla cyklistów. Projekt o wartości blisko 360 tysięcy zł jest realizowany dzięki umowie z zarządem województwa małopolskiego i finansowany z funduszy unijnych.